przerwę. No ale tego czasu z kolei, ten czas też zbliża się nieubłaganie do tych 4-0 na tablicy wyniku. No jest wysoki, każda pilnowana skrupulatnie zawodniczka. No i właśnie to, co mówiłem, szybki faul. No ale dobry faul, jeśli patrząc od strony zespołu Wisły Kanpak, bo nie została sfaulowana ani Bird, ani Waligórska, ani Kęty, a Maksymowicz, o, która na linii rzutów wolnych w tych rozgrywkach spisywała się, no, różnie, 10 na 15 do dzisiejszego meczu, dzisiaj już też nie trafiła, ale teraz trafia! Teraz trafia, tam jakaś próba dekoncentracji ze strony Anny DeForge w kierunku Maksymowicz. Jak sobie z tym poradzi? No ale z własnymi nerwami myślę, że najbardziej poradziła sobie. Dwa razy trafia Maksymowicz i tu już będzie ciężko, bo jeszcze blisko straty. No ale ta strata też spowodowana przewinieniem Waligórskiej. 3 sekundy, było 7. Było 7 sekund, kiedy rzut była wyprowadzana piłka, kiedy były potem rzuty wolne dla Maksymowicz. Są 3 sekundy, są 4 punkty przewagi zespołu Lotosu PKO BP i są znów 2 rzuty. Myślę, że będzie podobne rozwiązanie. Znów może trener Roman Strzecz, który chyba jeszcze ma możliwość przerwy na żądanie, znów przesunie tę akcję na środek boiska, ale musi trafić rzut wolny. A właśnie, specjalnie nie trafiła. Właśnie to było to. Coś się stało? Trafia za 3. Anna DeFort i remis. Remis po 79. To było, mówiłem o taktycznych rozwiązaniach ze strony Lotosu PKO BP. Mówiłem o tym odcinaniu od rzutu 3 punkty. Nie byłoby już gry, byłby błąd zawodniczek Wisły Kanpak. A tak popatrzmy, co zrobiła Anna DeForge. Ona wiedziała, że ten rzut będzie swój niecelny, że trzeba walczyć, że trzeba iść za piłką. Poszła i mimo, że były przy niej dwie zawodniczki Lotosu PKO BP, to z samego rogu, za linii 6 metrów 25 centymetrów trafia, trafia i doprowadza do dogrywki. No, mieliśmy 6 wspaniałych meczów przed do tego dzisiejszego finałowego ostatniego, ale takiego jak to spotkanie jeszcze nie było. 79 do 79 i po 40 minutach wciąż nie znamy mistrza sezonu 2007-2008. Oj, to potężny zastrzyk optymizmu, potężny zastrzyk sił, tych sił, no, tych najzwyczajniejszych sił fizycznych na pewno w tej chwili w zawodniczkach Wisły Kanpak. No i widać w jakim rytmie, jak wchodzą na parkiet koszykarki Lotosu PKO BP, bo one już mogły się czuć mistrzyniami po 40 minutach, a tak to muszą jeszcze walczyć dodatkowych 5. Punktów Kęty, 17 Holzklow, 22 punkty Alany Bert, 3 celne na 4 za 3 punkty, ale to nie przyniosło jeszcze końcowego sukcesu Lotosowi w drużynie Wisły Kanpak. 19 punktów Skerowicz, 18 punktów Wielewnowskiej, ale kto wie, na pewno zresztą z tych 10 punktów Anny DeForge najistotniejszy był ten jedyny celny rzut za 3 punkty, jaki miała, oddała w ostatniej sekundzie, 40 minucie meczu. A teraz początek dogrywki. 5 minut dodatkowego czasu gry rozpoczyna Lotos. Holzklow nie trafia, zbiera Cara Brown-Braxton. Znów ustawienie pierwszych piątek. Zespół Wisły w pierwszą piątką może grać pełną, bo nie ma problemu z faulami. W pierwszej piątce Lotosu nie ma oczywiście Leczejewskiej. Jest Waligórska, a pozostałe zawodniczki te same, co zaczynały.
O, teraz walka i próby wymuszeń też tutaj, okrzyki, że Braxton była faulowana, ale rozpoczną Gdynianki, rozpoczyna Chemki. Berg, Ociow i Dupri. Maksymowicz nie zaryzykowała, a mogła, bo daleko od niej były, szukają się nawzajem, szukają tej, która no dziś rzeczywiście ma najlepszą skuteczność, tej, której zdobyła najwięcej, bo już w tej chwili 22 punkty Kenty. Skerowicz, ale ta determinacja Skerowicz, te jej wejścia, kiedy wydawało się, że już jest po meczu, te jej szybkie akcje w końcówce czwartej kwarty, to one przecież spowodowały, że Anna DeForsz jeszcze miała szansę na ten swój fantastyczny rzut. Dwa punkty przewagi Gdyniany. Kontos Batam. Holzklow, przełożenie na jedną, na drugą stronę. Holzklow nie trafia i teraz już po zbiórce Wielebnowskiej Skerowicz będzie mogła zadecydować, jak mają się ustawić jej koleżanki, jaką akcję mają zagrać Wiślaczki. Dobry, głęboko, szeroko ustawiona Wielebnowska, dobra Braxton, dobra akcja, dobra teraz rzeczywiście to, co pokazała Skerowicz, chyba zostało zrealizowane, bo słowa podziękowania dla Wielebnowskiej od Skerowicz były przed momentem właśnie za tak rozegranie całej akcji przez piątkę Wisły Kanpa. Kenty znowu sama, Holzklow musi rzucać Maksymowicz, bo kończył się czas. No i tak z trudem ta piłka gdzieś tam po obręczy ześlizgiwała, dotknęła jeszcze tablicy i wpadła do kosza i znów Lokos dwa punkty do przodu. Skerowicz, DeForsz. Tam wcześniej przewinienie był Alany Berg, tak jest. Oczywiście, że tak. Nie ma to znaczenia, czy w sytuacji rzutowej, czy nierzutowej. Oba zespoły z zaliczonymi przewinieniami z czwartej kwarty, a więc to będą rzuty wolne po faulach. Rafia DeForsz po raz pierwszy. No, tych rzutów wolnych w końcówce szczególnie. Anna miała sporo. Chyba wszystkie je wykorzystała. Na razie DeForsz nie jeden w dzisiejszym meczu gdzieś zgubiła. Na razie 8 oddanych, 7 trafionych przez DeForsz. Holzklow. Kenty. Znowu próba wejścia. Zasłona od drugiej strony dla Kenty. Dobra zasłona od Maksymowicz, ale nie trafia Kenty. I szansa dla Wiślaczek, a czasu znów coraz mniej. Minuta 40. Remis po 83, Wisła Kanpak w ataku. Wisła z szansą na objęcie prowadzenia po wielu, wielu minutach, bo to przecież końcówkę czwartej kwarty Wiślaczki goniły. No i właśnie jest piąte przewinienie Slobodanki Maksymowicz. Kolejna wysoka zawodniczka i problem, bo teraz Wiślaczki mają do dyspozycji Arę Braun-Braxton, Wielebnowską, Candice Dupri na parkiecie. No i pierwszy raz w meczu zupełnie nierozgrzana, nieprzygotowana, myślę, no nie wiem jak psychicznie, szczególnie do wejścia w takiej sytuacji Jekaterina Snitsena. Trafia Kara Braun-Braxton, Wisła prowadzi 84-83. Jeszcze jedna szansa dla Kary, która już ma tutaj na parkietach polskich tytuł mistrzowski 2 lata temu osiągnięty z Wisłą Kanpak. Ona zna smak tego zwycięstwa na polskich parkietach i teraz właśnie dzięki jej rzutom Wiślaczki prowadzą 2 punktami 85-83. No i trener Roman Skrzecz prosi o przerwę. No i tak jak miał przedtem sytuację
w miarę komfortową, bo jak widzimy, tu nie ma żadnej tej rywalizacji komfortowej sytuacji, kiedy przy prowadzeniu Lotos wyprowadzał piłkę z połowy boiska, tak teraz też będzie wyprowadzał z połowy, no ale musi, jeśli chce jeszcze trener i zawodniczki zdobyć złote medale, muszą tę akcję dobrze rozegrać, dobrze ją teraz zaplanować, a potem wykonać. Nic na Waligórska. Rozpoczynam wymienianie piątki Lotosu PKO BP od tych, które zazwyczaj wiele czasu spędzały ostatnio na ławce rezerwowych Lotosu PKO BP. No i trzy Amerykanki. Kenty, Bert, Holzke. Lotos w ustawieniu pierwszej piątki cały czas. Holzklow i Wielewnowska. Holzklow zablokowana. No i to, co przynosiło w czwartej kwarcie powodzenie, teraz nie. No i teraz ryzyko. Faulować czy starać się czysto zagrać? Sekundy biegną, Wisła prowadzi i Wisła w ataku. Wisła bliżej mistrzowskiej korony. Skierowicz do Kary Brown-Braxton, ta do Dupri, a ta kapitalnie, no bo znów zmiana krycia i Waligórska nie była w stanie przeszkodzić. Mimo że jedną ręką niejako po siatkarsku zagrała tą, o właśnie, włożyła do kosza Dupri tę piłkę, ale Kanti teraz jeszcze daje nadzieję Gdyniankom. Dwa punkty przewagi Wisły i znowu Skierowicz długo, spokojnie, nie ma przerywania fauli. Tutaj Lotos musi, jeśli chce wygrać, musi czysto jakoś, bez faula odzyskać tę piłkę, ale szeroko ustawione Wiślaczki i znów Candice Dupri, a więc ostatnie punkty tej Amerykanki z zespołu Chicago Sky. Kenty, ona też gra w Chicago Sky, ale ona nie trafia i już coraz mało czasu teraz. Przewinienie, specjalnie przerywa akcję Waligórska, ale to jest już jeszcze gorsza sytuacja niż miały Wiślaczki na zakończenie czwartej kwarty. Teraz Lotos ma 4 punkty straty, ale tylko niespełna 13 sekund do końca. I jeszcze na dodatek tego wszystkiego znów na linii rzutów wolnych bohaterka meczu, będzie bohaterką całego sezonu, mimo że było wiele narzekania na tę koszykarkę. Już mówiło się, że to ona nie wnosi tyle, ile w poprzednich sezonach, ale to ona tym rzutem trzypunktowym i teraz tą kontrolą, tymi rzutami wolnymi, no już myślę, że jest zadowolona, jest już w stronę rezerwowych swoich koleżanek na ławce uśmiechnięta, już teraz rządząca na placu gry Anna de Forsch. 10 sekund, znów Lotos traci na własnym parkiecie 91 punktów, no, to są dodatkowymi 5 minutami, ale dużo punktów, nie trafia jeszcze rzutu wolnego. Kenty oddalając, jeszcze raz nie trafia, zbiera Kara Brown-Braxton. Oto już są takie sytuacje, które niewiele zmienią. No już taki troszkę ironiczny uśmiech, no politowania uśmiech trochę, bo już zdaje sobie sprawę ze straconej szansy. Przemik Holzklow w zeszłym sezonie cieszyła się z Wiślaczkami z tytułu mistrzowskiego. Ona razem z Kanty przed sezonem, przed rozpoczęciem play-offu wydawało się murowany faworyt. Przecież w sezonie zasadniczym 2 zwycięstwa Lotosu, 2 zwycięstwa w Superpucharze, w Pucharze. I ta seria finałowa już jakżeż odmienna, jakżeż wyrównana, jakżeż dramatyczna. Kara Brown-Braxton trafia jeden na dwóch rzutów, ale to chyba wystarczy, bo to jeszcze będzie strata piłki
No nierozważne, zupełnie sfrustrowana, już nie wiedzą, już nawet nie kombinują nic, żeby tu coś grać, coś wymyślić. To był błąd bardzo poważny, bo przecież piłka teraz będą Wiślaczki wyprowadzały z tego samego miejsca, z którego wyrzucała Holzklow, a nie z tego, z którego piłka wypadła, bo nikt nie dotknął jej na boisku. Jelewnowska. Już chyba nawet nie będą faulować, tak jest. Koniec meczu, trenerzy już idą dziękować sobie.